10 ciekawych produktów na AliExpress. Linki do wszystkich produktów znajdziecie oczywiście w komentarzu. 10 maska. Ostatnio królują wśród osób uprawiających sport. Oto takie maski. Taki produkt zwiększa wydajność w trakcie ćwiczeń, a do tego całkiem nieźle wygląda. Normalnie osoby uprawiające sporty walki będą w tym wyglądać jak skorpion. No co, skorpion jest super. 9. Latarka czołowa. O Boże, nawet nie wiecie, jakie to może być w Polsce drogie. Podróżnicy, sportowcy czy innej masy szaleńcy, których bardzo lubię. Idealny gadżet dla Was. Zresztą dla mnie też. Sam posiadam i chwalę. 8. CB Radio. A tego nie mam, ale chcę. Kto w dzieciństwie nie chciał mieć takiej zabawki? Przecież to na przykład idealny prezent. Nie pytajcie mnie, na co to komu. Po prostu jest super i po co drążyć temat. 7. Czujnik. A to już jest przydatne. Starsze samochody nie mają czujki cofania, przez co łatwo przywalić w jakiś słup albo dwunastolatkę zajętą wrzucaniem swoich nagich fotek na Instagrama. Owe urządzenia przyczepia się z tyłu samochodu, pojawia się zagrożenie, a to nas o tym informuje. Wtedy trzeba się zatrzymać albo uciekać. 6. What the fuck? Co to jest i czemu ten gość ma zamazany pępek? I sutka. Na początku myślałem, że to jakieś erotyczne zabawki, ale nie. Okazuje się, że to bardzo fajny zestawik dla osób uprawiających sporty wyczynowe, a mianowicie różnego rodzaju szelki do kamerki GoPro. 5. Stymulator mięśni. Pierwsza myśl, sztuczny kaloryfer, ale nie, znowu błąd. Jest to stymulator mięśni, dzięki czemu można zwiększyć wydajność. Spotkałem się wielokrotnie z czymś podobnym w przypadku futbolistów. Jak kogoś interesuje futbol, to zapraszam na kanał Backbone, gdzie wyjaśniam zasady tego sportu. A tak w ogóle, to brawa dla grafika. 4. Suszarka do paznokci. Kobieta jest bezbronna w jednej sytuacji, jakiej schną paznokcie. No i koniec tego problemu. Specjalistyczna suszarka do paznokci. Nieźle. Także panie i może panowie niektórzy, coś dla was. 3. Alkomat. Ale nie zwykły alkomat, tylko alkomat bryloczek, taki do kluczy. W sumie nie wiem po co, może jak się upijesz tak bardzo, że nie pamiętasz ile wypiłeś, to możesz sprawdzić. Nie no, żartuję oczywiście, gadżet idealny dla kierowców. 2. Czapka z dziurką na ogon. Ładnie to nazwałem, nie? Jesteś nadal za mało hipsterski, nadal się wyróżniasz za mało z tłumu, a może potrzebujesz być w centrum uwagi. To idealna czapka dla ciebie. W sumie zabawnie by wyglądał facet w czymś takim. 1. 4 porty USB. Mało portów. Wiem co mówię, mam tylko 2, a jeden zepsuty. A takie coś, klik i już 4. Też korzystam z takiego urządzenia i uwierzcie mi, działa i mogę polecić. Dzięki za obejrzenie do końca. Koniecznie zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę. W komentarzu napiszcie, o czym chcielibyście kolejny odcinek. Zapraszam Was również na moje pozostałe kanały. Światowa Historia, gdzie codziennie dodaję nowe ciekawostki i fakty historyczne. Światowy Futbol, gdzie 3 razy w tygodniu przyglądamy się bliżej piłce nożnej. Oraz oczywiście Backbone, mój prywatny projekt, który jest dużo bardziej opiniotwórczy niż dyszka.